Jak Wam, kochani, ostatnio mówiłam, jesteśmy na takim wyjeździe, powiedzmy, służbowym, tak to nazwijmy. Firma, z którą współpracuję, zaprosiła nas na taką imprezkę, powiedzmy, konferencję i jesteśmy w hotelu. I bardzo się cieszę z tego hotelu, bo to jest, słuchajcie, Sheraton w Sopocie, bo kiedyś pamiętam, jak byłam w Sopocie, patrzyłam sobie na ten hotel i sobie marzyłam, że będę sobie spać w tym hotelu, bo jest piękny, wiecie, ma wyjście na plażę, więc też Wam troszkę pokażę, zobaczymy, co i jak, ocenimy, czy jest warty swojej ceny, czy nie jest warty swojej ceny, więc zacznę od pokoju. W ogóle jechaliśmy Pendolino z Katowic, jakieś 5,5 godziny po prostu jazda w Pendolino, to jest dla mnie czysta przyjemność, naprawdę, to jest po prostu taka wygoda, że... No, nie mam słów, naprawdę, no jedynie cena nie jest ciekawa, jeżeli chodzi o Pendolino, natomiast ta czystość i tak dalej, w ogóle jedliśmy w Warsie pyszne jedzenie, ale już Wam pokój pokazuję. Póki jest czysto, Dawid mówi, nagrywaj, bo potem będzie bajzel. No, pokój duży, przestronny, wiem, że są też pokoje, centralnie mają okno na morze, my mamy tą tańszą, że tak powiem, wersję, bo już obczaiłam wcześniej wszystko, z widokiem na ogród, też bardzo sympatycznie. No, brakuje mi balkonu. Ja, słuchajcie, mam coś, nie wiem, jak Wy, ale dla mnie balkon ogólnie w pokoju to jest podstawa. Zawsze na to zwracam uwagę, bo zawsze można wyjść, wiecie, zaczerpnąć świeżego powietrza. Elegancko, co Wam będę mówić, bardzo ładny, przestronny pokój. Ło, ale wypchany jest, konkretnie, o jakie przekąski. No, ładnie to wygląda, szkoda, że jeszcze nie jest w cenie, nie? Jeszcze łazieneczka, zobaczmy, jak to łazieneczka ładna, ale śmiesznie, zobaczcie, bo tutaj jest prysznic. Za szkłem jeszcze jest wanna dodatkowo. Śmiesznie, nie śmiesznie. Ja akurat jestem zwolennikiem prysznica, nie lubię się kąpać w wannie. No ale jeszcze takiego rozwiązania powiem Wam, a byliśmy troszkę w hotelach. W swoim życiu nie widziałam, żeby tak to zrobili w połączeniu. Także sympatycznie na razie. I Dawid odkrył numer. Ja bym na to nie wpadła. Proszę bardzo. I wyjście na łazienkę. Ej, ale jak ty to zauważyłeś? Ja bym serio nie wpadła, że to jest odsuwane. Bo tą grafikę widziałeś z drugiej strony łazience. A, no też fajnie to wymyślili. Super, super pomysł. Cześć kochani, ja Was witam już dnia następnego. Ja oczywiście, jak to przystało na, wiecie, sobotę, znaczy w sensie dzień wolny, od 6 nie mogłam spać. Tylko tak leżałam w łóżku i się przekręcałam, ale jeszcze Dawid śpi, więc dlatego tak cicho. Mnie właśnie nagrywałam na Instagram, ale też mam, powiem tutaj, że nawet jak jadę, słuchajcie, na 2 dni gdzieś, wiecie, na szybko, zawsze mam serum do rzęs i do brwi i zawsze mam serum do twarzy, ponieważ serum do twarzy posiada, tak jak Wam już opowiadałam nieraz, bardzo bogaty skład, między innymi taki surowiec jak Seafil, który ma potwierdzenie oczywiście w badaniach, że wypełnia drobne zmarszczki nawet do 80% i na skórę. To jest efekt, który jest bardzo szybki. Po 15, po pół godzinie już widać efekt na twarzy i to jest po prostu idealnie. Dla mnie serum idealnie się właśnie sprawdza, jeżeli robię makijaż, a że ja robię codziennie makijaż, to zawsze serum idzie. Wchłania się też bardzo szybko. Zresztą na kamerze ciężko, wiecie, pokazać takie szczegóły, że ta twarz jest taka wygładzona i napięta, ale możecie sobie wejść do mnie na stronę na Chemii i tam macie rezultaty, tam macie zdjęcia różnych osób z mojej rodziny i znajomych, których smarowałam i właśnie robiłam mi zdjęcia przed i tam po pół godzinie, właśnie bez filtra, bardzo dobrym jakościowo aparatem, bo wiadomo, te drobne smaczki, no to już musi być dobry aparat, możecie zobaczyć, jaka jest różnica i zresztą też dużo osób z Was pisze, że bardzo jesteście zadowolone i nawet powiem Wam, były takie głosy, że niektórzy się obrazili, że zmieniliśmy w ogóle cały design serum do twarzy, bo zmieniliśmy i kartonik właśnie i zmieniliśmy też buteleczkę, wcześniej była złota, teraz jest srebrna, wcześniej tutaj była jakaś, nie pamiętam, czy to była chyba naklejka, a teraz to jest wszystko, wiecie, wyrzeźbione w butelce, tak nazwijmy, natomiast skład jest 100% taki sam, mogę Wam poświadczyć w
wszystkim, co chcecie. Zresztą można porównać, jeżeli macie stare opakowanie, tylko po prostu chcieliśmy, wiecie, żeby wszystko było takie po prostu spójne. I ja jestem teraz z tych opakowań o wiele bardziej zadowolona i o wiele bardziej mi się podobają. Tak samo przepraszam, bo to jechało w torbie, jest takie pogniecione, ale uważam, że naprawdę prosty, taki przejrzysty design. No, ja jestem bardziej zadowolona, więc, no, więc tak, kochani, zbieramy się teraz na śniadanko i potem, nie wiem, zobaczę, jaka ma być pogoda. Coś tam może padać. Nie ma najgorzej. Jutro, słuchajcie, 23 stopnie, pojutrze 23 stopnie, piękne, bezchmurne niebo, więc trzymamy kciuki, żeby się nam pogoda udała. Także trzymajcie, kochani, kciuki, żeby nam się pogoda udała. Ja też mam nadzieję, że Wy sobie fajnie odpoczywacie, fajnie świętujecie, no i spędzacie czas tak jak chcecie, tak jak lubicie najbardziej. Ja już make-up zrobiony, teraz tylko się przebiorę i idziemy, słuchajcie, idziemy na Sopot. Znalazł w internecie, że ta ryba bar ma bardzo dobre opinie i jest, wiecie, w centrum Sopotu. Zresztą Sopot jest taki malutki, więc będziemy teraz coś wybierać. Ja tak myślę, ten tatar Dawid z łososia. Też protki też są ciekawe, bo ja mam ochotę. Ale to już jest taki nasz ostateczne jedzenie, czy jeszcze dziś będziemy szli? Zobaczymy. Sałatka z krewetkami. No, ciekawe. W razie powiem Wam, że pogoda nam się mega udała. Tfu, bo tak na niebie, znaczy w sensie w prognozie pogody pokazuje, że będzie padać i tak niebo troszkę się ściemnia, no ale strasznie głośno tutaj jest, no ale mam nadzieję, że jutro i pojutrze, tak jak pokazuje pogoda, będzie piękne słoneczko. Na śniadanko jajeczko po benedyktyńsku zrobione. No i jakieś tam warzywka sobie jeszcze dobrałam, ale wygląda smakowicie. Bardzo dobre. O. Dajcie znać, bo jestem mega ciekawa, czy wy w ogóle jeździcie nad polskie morze, czy wy lubicie polskie morze i czy byście na helu i czy to, nie wiem, czy tak zawsze jest na helu, że ta woda jest naprawdę jest taka w miarę ciepła. Nie zabrałam stroju kąpielowego, bo sobie, nie wiem, coś w głowie ułożyłam, że będzie strasznie chłodno tutaj, a spokojnie mogłabym się kąpać. Widzicie tą wodę? No po prostu, naprawdę. No ja nie wierzę. Ja nie wierzę, jeszcze mam porównanie po Sopocie. W ogóle, słuchajcie, wyglądam tragicznie, bo dzisiaj poszłam rano pod prysznic i drugi raz mój Dawid mi to zrobił w życiu. Pierwszy raz, jak miałam jakieś ważne wydarzenie, chodzę, wiecie, załączam prysznic, a deszczownica po prostu jak po prostu, wiecie, poszła woda na głowę, cała taka zmoczona i teraz wyglądam jak szczurek. Ale słuchajcie, no zobaczcie, no naprawdę jaram się, dajcie znać, czy byście na helu i czy to jest normalne, że to jest taka piękna, czysta woda i naprawdę jest ciepła. Naprawdę jest ciepła. Jestem pod wrażeniem. Bardzo mi się tu podoba. I Sopot też jest piękny. Też mi się strasznie podoba. W porządku, z błonami między palcami, czy otwieramy pysk foki, aby sprawdzić stan uzębienia. Takie ćwiczenia przyzwyczajają zwierzęta do naszej obecności, do naszego dotyku, dzięki czemu możemy na przykład pobrać krew. Sławne śledzie u pana marchewki. Nie wiem, czy były wcześniej sławne, ale na pewno przez TikToka.
My też tak tutaj trafiliśmy. A maśledzie takie nasze bałtyckie, smażone. Cena 20 zł, więc produkt regionalny zaraz będziemy testować. Kolejka jest taka, wiecie. Nie za duża. Do Fokarium czekaliśmy dłużej. Jesteśmy w restauracji Dorji Spółka. No i oczywiście fish and chips. Porównamy z tym chorzowskim. Jeżeli jesteście ze Śląska, to fish and chips w Chorzowie. Naprawdę. Mieliśmy, kochani, zjeść śledzie u marchewy. Takie tutaj znane na Helu, przynajmniej z TikToka. Ale nie czekamy w tej kolejce. Już jesteśmy na jedzenie i trzeba, wiecie, mieć taką motywację, żeby wrócić po coś. Także muzeum zamknięte. Rybołówstwa chcieliśmy iść, ale było do 16. No i... A tutaj chodźmy, Dawid, do tego sklepiku. Ja chcę do Fokarium na chwilę. My już teraz na kolacyjce, chociaż ja w ogóle nie jestem głodna. Ale Dawid znalazł fajną restaurację, Bar Przystań się nazywa. To jest na takim pograniczu, chyba to już jest Gdańsk, albo takie pogranicze Gdańsk-Sopot. I fajne miejsce, bo jesteśmy prawie przy samym morzu. Bardzo dużo ludzi, jest w ogóle mega atmosfera, bo jest takie, wiecie, piękne różowe niebo. Tutaj takie łódeczki. Jedzonko? O, jest jedzonko bardzo. Ej, no to szybko dostałeś. Coś to tu dostałeś. Co to jest? Po kartusku, musztardzie, na ostro i dobrze włosy zawsze wędzone. Robimy, słuchajcie, degustację. Wiem, co to Dawid zamówił, ale nie mam statywu. Dobra. Chciałeś na pierwsze od morza, proszę bardzo. Sześć po kaszubsku. Słuchaj, w Gdyni takiego miejsca byśmy nie mieli. Jeszcze łosoś. Muszę. Mój Dawid, słuchajcie, poszalał. Chyba jest głodny, bo tyle pozamawiał. A tu jest łosoś. Dobre. Słuchajcie. Taki śledź, śledź w karę. Jesteśmy na Sopockim Molu. Powiem wam, że trochę się zjarcałam. I spóźniliśmy się na koncert Kasi Stankiewicz, Warius Manx. To są takie nasze czasy, wiecie. Jak już się zbliżacie przy 400, to wiecie. Widziałeś Orła Cieni, te sprawy. No. Także idziemy się teraz przejść po Mole. Już kupiliśmy bilety. I takiej naszej restauracji, która jest na środku molu, która by się wydawała, że jest bardzo droga, a jest taka, wiecie, optymalna. I zawsze jak jesteśmy właśnie w Sopocie na molu, to tam właśnie idziemy się napić herbatki, kawki, więc zobaczymy. Może ceny poszły teraz latem do góry. Zobaczcie, jakie jest piękne różowe niebo, jakie jest odbicie w ogóle. Taki fajny widok mamy z restauracji Sheratona na molu. Bardzo dużo ludzi dzisiaj, bo ciepło, wiadomo, i też długi weekend, więc przyjechali. No i tak, przyszliśmy sobie coś tam wypić i idziemy zaraz na dobrą rybkę, więc pokażę wam, bo mamy fajną miejscówę, jeżeli chodzi o jedzenie w Sopocie. Już sprawdzone, bo poza byliśmy... poza centrum i tanio, tanieszka. Poza centrum, ale bardzo blisko, także... Tani niż tu. No, więc pokażemy wam, może sobie skorzystać, jak tu przyjdziecie, bo uważam, że Sopot jest godny polecenia. Słuchajcie, basen dla nas. Przyszliśmy, jest godzina, nie wiem, 11, tutaj jest 11 dokładnie, żebym nie skłamała. Basen jest naprawdę przesympatyczny, jest podgrzewana woda. Można spokojnie sobie już tutaj popływać. I tutaj u góry, co jest ciekawe, tutaj takie pachołki widzicie. Tutaj jest taki, tak naprawdę płyciutko. I na przykład ludzie, jak mają malutkie dzieci, to tutaj wkładają. Je, bo jest płyciutko i nie ma strachu. Jest dużo zabawek dla dzieci tutaj w tej skrytce, te dzieciaki też wyciągają. No, także jeszcze wam jacuzzi zaraz pokażę. I takie porządne, powiem szczerze, jacuzzi na przynajmniej 10 osób, myślę. Teraz jest wyłączone, ale też fajne ma bąbelki jak to jacuzzi.
I u góry tutaj może później jeszcze Was zabiorę na sauny. Jest bardzo fajna strefa saun, jest sucha, są dwie fińskie, takie aromatyczne, więc naprawdę mega, mega sympatycznie. No i w ogóle jesteśmy sami, bo wszyscy są na plaży, a my przyszliśmy o godzinie 12, więc wskakujemy do wody. Kochani, to ja jedyna szczepkiem na basenie, ale jak ja mam potem siedzieć, wiecie, 3 godziny układać włosy, to ja mam to gdzieś, ja mam czepek, jestem na basenie, mówię wam, mój Dawid zawsze się ze mnie śmieje, że ja głosiek tylko ja, no ale sorry, to jest basen, na basenie chyba normalnie się używa czepki, chociaż zawsze jestem jedyna. Idziemy do jacuzzi. Mam sobie amulinę.